Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym programie z serii Strefa 111, czyli Nie do uwierzenia. Dziś zajmiemy się sprawą Wielkiego Szkarłatnego Jeziora. Ten temat nasłonęła nam Pani Janina ze Skawy. Zaprezentujemy teraz rozmowę telefoniczną, którą przeprowadziliśmy z nią tydzień temu. Halo, słucham, strefa 111, czyli Nie do uwierzenia. Szczęść Boże, Janina Gąsiorowska z tej strony, ze Skawy. Proszę Pana, Bóg zapłać w ogóle, że się dodzwoniłam. Ja chciałam powiedzieć w Waszym programie o następującym problemie, bo mi wnuczęta doniesły, że jest takie jezioro, zwoją Szkarłatne Jezioro. Ja za czasów wojny pamiętam, tam była baza niemiecka i oni tam prowadzili różne badania nad jakąś tajemniczą bronią. Proszę Pana, to jest sprawa na pierwszą stronę do gazety. Musicie to zbadać koniecznie. Proszę Panią, zapewniam Panią, że jak najszybciej zajmiemy się tą sprawą. Aby poznać tajemnicę Wielkiego Szkarłatnego Jeziora, postanowiliśmy się wspomóc z umysłem pana doktora Andrzeja Simpsona, który jest dzisiaj gościem w naszym studiu. Zapraszam, panie Andrzeju. Dla pana Andrzej S. Proszę siadać. Jak już pan zapewne dobrze wie, postanowiliśmy się razem zająć tajemnicą Wielkiego Szkarłatnego Jeziora. Tak, zajmiemy się tym w dwójkę. Nie, proszę pana. Będzie jeszcze jeden człowiek. Mężczyzna? Tak. Pan Wacław. Chłopczyk. Wszystkiego dowie się pan na miejscu. Pan Wacław, który jest pasjonatem tego tematu. Miejmy nadzieję, że razem uda nam się rozwikłać tą wspaniałą tajemnicę. Przepraszam. Tego tematu? Nie, proszę. Wszystkiego dowie się pan na miejscu. Wyruszamy już wkrótce. Spotkamy się i damy panu znać. Będę czekał. Dziękuję, panie Andrzeju. To dla pana, panie Januszu. Do widzenia. Do widzenia. Już za chwilę zapraszam państwa na reportaż z wyprawy w krainę grozy i strachu, która, miejmy nadzieję, odkryje tajemnicę Wielkiego Szkarłatnego Jeziora. Panie Marku, no... Przepraszam. Tu droga się kończy. Właśnie w tym miejscu umówiliśmy się z panem Wacławem Trutniem. No już właśnie idzie. Panowie, co to za nieporozumienie? Wy nie szanujecie cudzego czasu, czy co? Proszę ja tu czekam już od godziny, proszę pana. Proszę pana, my jesteśmy z telewizji. A to się wytnie, to się wytnie. Panowie, poznajcie się. Doktor Andrzej Simpson, specjalista do spraw wojskowych. Wacław Truteń, mieszkaniec okolicy. Jestem pasjonatem tego tematu, widzę, że tak samo myślę, jak pan. Myślę, że znajdziemy wspólny język. Mieszkam tutaj w okolicy, to wie pan. Jak już wspomniałem, w tym miejscu droga kończy się, więc czeka nas jeszcze 5 km marszu. Chodźmy za to. 5 km. O kurwa. Znajdujemy się w miejscu bardzo niebezpiecznym, zatem proszę patrzeć szczególnie uważnie pod nogi. Pan reporter mówił, żeby uważać. Podaj nic mi rękę. Widzę. O proszę, okularki dla ciebie, Wacławie. Proszę. O. Ale cóż to jest? Pan Andrzej nam coś o tym elemencie powie. To jakaś rura. Nie, to raczej wygląda na jakiś kawał żelastwa. Ale co by to nie było, to jesteśmy na świetnym tropie. Zapraszam dalej. Coś podobnego. O, panowie, ale co to? Te kamienie przywodzą mi na myśl zabawy z moimi kolegami w młodości. A jak się bawiliście? Panie Andrzeju. O, jakiś pręt! On jest naprężony. Ale panie Andrzeju, przejdźmy do konkretów. Tak. To jest najprawdopodobniej
fragment żelbetonowego bunkra typu Z-23 z czasów II wojny światowej. Był wtedy przez Niemców wykorzystywana taka konstrukcja do ochrony przeciwko bombardowaniom lotniczym. To kolejny dowód na to, że jesteśmy coraz bliżej rozwiązania zagadki tajemniczego jeziora. Idziemy dalej. Robi się coraz goręcej, panie Wacusiu. Panie Andrzeju, ten film nie trafi na śmietnik. Proszę zachować powagę. Ależ nie mogę, staram się. Do jasnej, ciasnej! Panie Wacusiu, proszę mi pomóc! Panie Andrzeju, naprawdę, proszę nie robić siebie błazna, bo to jest poważny program. Dziękuję. Panie Andrzeju, proszę na mnie nie lecieć! Proszę mnie zostawić! Ja chciałem tylko pomóc! Idziemy dalej. Tym razem ja pójdę przodem, panie Andrzeju. Będę się czuł bezpieczniejszy. W tym miejscu ścieżka rozdziela się, ale skorzystam z archiwalnej mapy, która wskaże nam drogę do clue dzisiejszego programu. No to jak pan sobie ogląda mapę, to ja sobie idę po kwiat. A co ja mam robić? Na pan to niech poczeka. No dobrze. Proszę pana! Proszę pana! Proszę zobaczyć! Proszę zobaczyć! Proszę zobaczyć, co znalazłem! To niesamowite! Niesamowite! To zupełnie niesamowite! No tak, to jest chyba hełm. Proszę pana, proszę pana! Ja tutaj już od 10 lat prowadzę poszukiwania. Nigdy nie udało mi się niczego znaleźć. Nigdy mi się nie udało niczego... Zostaw pan! To moje. Moje?